Branża lotnicza notuje dziennie średnio od 150 do 200 tysięcy startów i lądowań, przewożąc rocznie szacunkowo ponad 4 miliardy pasażerów. W 2023 roku odnotowano 30 wypadków lotniczych, w wyniku których śmierć poniosły 72 osoby. Światowa Organizacja Zdrowia ostrożnie szacuje, że w wyniku zdarzeń niepożądanych rocznie umiera na świecie ponad 2,5 miliona pacjentów. Co zrobiła branża lotnicza, aby stać się najbardziej bezpieczną formą transportu na świecie? Czy system ochrony zdrowia może czerpać inspiracje z lotnictwa, aby znacząco poprawić jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo pacjentów? Zapraszamy na turkusowe śniadanie o kulturze sprawiedliwego traktowania.